Cześć. Tu pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Dzisiaj chciałabym pokazać wam, jak łączyć Canwę i Nearpoda. Mam nadzieję, że znacie Canwę. Ja nie wyobrażam sobie życia bez tego graficznego programu. Po co łączyć w ogóle Canwę i Nearpoda? No słuchajcie, po to, aby móc dołączać do aktywności DrawIt fantastyczne tła, po prostu karty pracy, które oferuje nam właśnie Canva. Nie musimy przygotowywać swoich od A do Z, chociaż możemy, ale ja chciałabym wam pokazać, jak te z Canvy przerobić na coś, co nam się przyda i jak to wykorzystać w DrawIt. Ale najpierw, słuchajcie, trzeba się zalogować. Ja zaloguję się na moje konto, totalne silver, czyli naciskam login. Zobaczcie, że trochę się też zmienił tutaj ten interfejs, troszkę inaczej wygląda. Naciskam na Google i wybiorę sobie to konto silver. Przy okazji od razu zobaczcie, że tutaj w prawym górnym rogu, gdzie jest ludzik, mogę zobaczyć, ile mam jeszcze wolnego miejsca i jak widzicie, mam bardzo mało miejsca. Od razu też można zobaczyć, co ile zajmuje. Jak najeżdżacie, znaczy na każdej lekcji widać, ile mega wam zajmuje. W związku z tym też warto sobie zajrzeć, co tak naprawdę tyle mega zajmuje, bo jak widzicie, niektóre moje prezentacje mają 10 mega, niektóre 5, niektóre 12, niektóre mają 0. Tam, gdzie umieszczamy filmy z YouTube'a, robimy interaktywne, one mają 0. To jest też bardzo ciekawe. No i teraz słuchajcie, jak się tworzy DrawIt od zmian, czyli od niedawna. Aktywność DrawIt możemy stworzyć samodzielnie. Ale słuchajcie, już nie przez Quick Launch, czyli tu w prawym górnym rogu szybkie udostępnianie, tylko przez Create i mamy teraz tutaj Activity, czyli aktywności i zobaczcie, że tutaj mamy Draw It. Ja klikam na Draw It i zostaję od razu przeniesiona do tej aktywności. Oczywiście sobie tutaj to zamykam. Tutaj z boku są też oferowane przez nich różne zasoby, warto je sobie przeglądać, tylko musicie się z tym liczyć, że one wtedy będą tak wyglądały, że tutaj będzie ten angielski pierwszy slajd, chyba że sobie przystosujecie do siebie. Może też zrobię taki jeden krótki filmik, jak już gotową aktywność DrawIt przystosować do nas, do naszych polskich lekcji. Ale tymczasem zobaczcie, jestem w aktywności DrawIt. Jak widzicie, tutaj mogę dodać obrazek i to będzie obrazek, który będzie się pokazywał uczniom, jak go nacisną. Tutaj właśnie on jest, tak? Tu mogę dodać, czyli nie wiem, jakbyście chcieli, żeby na przykład w pustym miejscu opisali ten obrazek w kilku zdaniach, albo na przykład przyjrzeli się obrazkowi, bo jakieś tutaj będzie pytanie do tego. Możecie też dodać czasomierz, ile czasu uczniowie mają na wykonanie tego ćwiczenia. Polecenie możecie wpisywać, ale nie musicie. No i teraz tutaj się dodaje po prostu jakiś obrazek. No i ja chcę wam pokazać obrazek stworzony w Canwie. W związku z tym ja już się zalogowałam na drugiej przeglądarce, zobaczcie, w Canwie. Jestem tutaj na moich wszystkich projektach. Jak widzicie, sporo tego jest. I możecie sobie zobaczyć, że na przykład mam tutaj, słuchajcie, na przykład takie z niemieckiego mam. O, was ist richtig. To jest zrobione na bazie po prostu takiego szablonu znalezionego w Canwie. Ponadpisywałam po prostu niemieckie słowa i uczniowie później mają za zadanie po prostu w DrawIt to zaznaczyć. To wam pokazuję. Co ja tu jeszcze mam? Mam jeszcze, słuchajcie, pytanie, wszystkie projekty, niech jeszcze raz to się odświeży. Mam też również pytanie, zobaczcie, o samopoczucie. Oczywiście to jest kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych i słuchajcie, to jest bardzo ważne. I to też jest zrobione na bazie szablonu Canwy, zaraz wam pokażę jak. Jeżeli już mamy w Canwie zrobione,
No to zobaczcie, że w bardzo łatwy sposób po prostu pobieramy sobie to jako obrazek, czyli pobierz. I w tym momencie, jak ja mam to pobrane, to mogę dodać to, zobaczcie tutaj. Pobieram. No i teraz muszę to znaleźć. Zawsze zapominam, jak to jest nazwane, i potem tak jest, że szukam po wszystkich pobranych. O, jest, jak się czujesz? I w tym momencie taka karta pracy może być oczywiście przez nas przesuwana. Macie tutaj suwak, może być powiększona, może być pomniejszona. Uczniowie na przykład mają zaznaczyć kółeczkiem albo mają wpisać, nie wiem, swoje inicjały, to jak już wolicie. No i naciskam save. I w tym momencie zobaczcie, że aktywność została utworzona. Tak? Ja tutaj mogę sobie zrobić właśnie taki tytuł aktywności Draw It. Zatwierdzam i zobaczcie, że mam pierwszą. No i teraz będę chciała dodać jeszcze kolejne, ale dodam już kolejne zrobione w Canwie. To zamykam i teraz słuchajcie, na przykład będę chciała, żeby jakieś różnice dzieci znaleźli. To zobaczcie, wpisuję tutaj w szukaj różnice i zobaczcie, że nawet znajduję już po polsku zrobione. Otwieram sobie szablon, klikam w niego. No i tak, mi nie jest potrzebne, żeby uczniowie pisali imię, ponieważ ja widzę w czasie rzeczywistym, co oni robią. Więc po prostu edytuję sobie, przesuwam. To arkusz do kolorowania też usuwam. I tutaj robię znajdź różnicę. I ponieważ ich jest więcej, to robię liczbę mnogą. Zobaczcie, te tutaj obrazki mogę też poprzesuwać, ale nie będę tego robić. Nie będę tego ruszać, więc zrobię wstecz, bo już to poruszyłam. O tak. No i zobaczcie, że ja to mogę oczywiście sobie tutaj nadać tytuł u góry. Nadaję tytuł u góry i robię pobierz. I teraz muszę pamiętać, że nadałam tytuł znajdź różnicę. Dobra. Przechodzę, słuchajcie. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Przechodzę do mojego Draw It i znowu, zobaczcie, zrobię Add Content i w tym momencie muszę wybrać aktywność Draw It, tak? Bo to mi się zrobiło już w formie takiej lekcji. Znowu to chowam i tym razem muszę poszukać to, co załadowałam z Canwy, czyli znajdź różnicę. Już teraz pamiętam, więc idę na sam koniec. Znajdź różnicę. Zobaczcie, pięknie się załaduje w tle. Świetna rozgrzewka dla uczniów, ćwiczenie na spostrzegawczość, na koncentrację, na uważność też. Zobaczcie, możecie też oczywiście powiększyć, jak chcecie, wtedy będą obrazki większe, ale nie będzie widać tego napisu. Albo możecie po prostu pomniejszyć i zrobić tak. Też możecie powiększyć na przykład, co też mogę Wam pokazać. O, zostawić tak. A na przykład w poleceniu napisać znajdź różnicę i obok obrazków napisz cyfrą, ile różnic udało Ci się znaleźć. O tak, żeby też cały czas nie patrzeć tak aktywnie na to, co uczniowie robią, no to sobie trochę ułatwmy zadanie i poprośmy uczniów, że jak oni już znajdą te różnice, to żeby sami nam obok napisali cyfrę, ile ich znaleźli, czy 5, czy 6. No i naciskamy save. No to teraz to był taki gotowiec, a teraz spróbuję Wam pokazać może takie bardziej złożone, tak? To powiedzmy, że szukamy po angielsku. O, bo to z reguły jest problem. Ja przejdę sobie znowu na moje. I na przykład, słuchajcie, tutaj wpisuję emotions, tak? Wpisuję, szukaj, no wpisuję po angielsku, bo po angielsku jest więcej. Ale pokazuję Wam, że jak wpiszę emocje po polsku, to też już jest całkiem duży zasób. Zobaczcie.
już są po prostu przetłumaczone te, które są dostępne po angielsku. Stawianie czoła sobie tutaj zostało przetłumaczone. Zobaczcie, wczoraj ktoś to przetłumaczył, więc możemy sobie w to zawsze kliknąć i możemy to również zapisać do siebie, tak? Widzicie, wczoraj, dzisiaj zupełnie poniższe twarze, rysując, jak wyglądasz na podstawie tego, jak się czujesz. Ja bym to jeszcze zmieniła i niekoniecznie bym prosiła uczniów, żeby rysowali cały swój wygląd, ale po prostu, żeby narysowali swoją emocję i różnymi kolorami, więc wy możecie to edytować tak jak wszystko. Oczywiście imię i data jest niepotrzebna, jeżeli będziemy korzystać. I to się zapisuje automatycznie. Warto u góry, słuchajcie, zmienić nazwę. No i oczywiście pobierz. No to dobra. Więc pokazałam wam, jak dużo jest. Czekajcie, teraz wpiszę emocje, zobaczymy sobie. Zobaczcie, też są emocje, czyli na dzień dobry, którą twarzą jesteś. Tutaj też macie, którą twarzą jesteś. Całkiem sporo jest już tych rzeczy. Zobaczcie, mój tydzień emocji. I to są wszystko gotowce, które po prostu można wykorzystywać. Można od razu dodawać. Świetne jest właśnie też tutaj jest narysuj, jak się czujesz, i tutaj jest jako miś, ale mi się podoba na przykład to, więc ja wam pokażę, jak ja edytuję. Klikam w to. Ja bardzo lubię, jeśli uczniowie po prostu wykorzystują również kolory do malowania swoich uczuć. No i ja by tu po prostu narysuj, jak się czujesz dzisiaj. To mnie nie interesuje cała ta góra, więc zobaczcie, że ja sobie na to najeżdżam. Robi się taki, robią się takie niebieskie prostokąciki. To ja to po prostu delaytem usuwam. O, ten duży napis sobie przesunę trochę wyżej. Tą instrukcję usunę, bo ona mi jest niepotrzebna. Mogę ją napisać w Nirpodzie. Ten napis trochę dam niżej. No i co teraz muszę zrobić? Muszę te angielskie przetłumaczyć, czyli ten jasno niebieski to jest dumny. Ten jasno zielony to mamy zmęczony. Jasne, że trzeba znać angielski, chociaż trochę, ale zobaczcie, muszę trochę powiększyć, bo ten napis zmęczony jest dużo dłuższy niż angielski tired, ale można sobie to też tłumaczyć. Podekscytowany. Znowu wyszedł mi taki duży napis, więc znowu tą kulkę sobie powiększę. I znowu klikam w napis i sobie podekscytowany. Jakoś mi to nie wyszło. Więc poprawiam jeszcze raz. Więc zobaczcie, jak to fajnie jest prosto edytować. No to ta kulka będzie bardzo duża. Ale nie szkodzi. Im bardziej zróżnicowane, tym lepiej. Poza tym w sumie to mogę to też zrobić tak krzywo. I też będzie fajnie. Kochana. Oczywiście piszę raz jako chłopak, raz jako dziewczyna, no żeby też były jakieś, jakiś parytet był zachowany. Tu zrobimy szczęśliwy. Coś mi teraz tutaj się wrzuciło. Szczęśliwy albo szczęśliwa oczywiście. Tylko to też jest żółte, więc ja bym tutaj kolor zmieniła na przykład różowy. Widzicie? Tą kochaną bym zmieniła na fioletowy. Tu bym zmieniła na mocny czerwony, bo to jest zły. Albo też zdenerwowany. Tylko to tak nie chcę być czerwone. Jak widzicie, tak nie za bardzo się zrobiło. Tu jest zdenerwowana. Zrobimy teraz A. Znowu muszę tą zieloną powiększyć. Więc trochę zabawy jest, ale naprawdę, słuchajcie, ja teraz działam w ogóle bez myszki, więc z myszką to by jeszcze szybciej było. Zdenerwowana. To zły trochę przyniosę tu. Też mi zależy, żeby, wiecie, to fajnie wyglądało. No i teraz ta zdenerwowana ma taki sam kolor jak zmęczona, więc chyba dam pomarańczowe, ale to nie za dobrze wygląda. O, ciemny fiolet nie ma jeszcze,
No i kranki. No i sorry, ale ja właśnie niestety nie wiem, co to znaczy. Więc oczywiście skorzystam z Google Tłumacza. I przy okazji dowiem się nowego. Zepsuty. Ale to nie pokazuje. To nie pokazuje, więc ja sobie po prostu tutaj dodam swoje i wy też tak możecie. Ja zrobię smutny, bo mi smutny pasuje. I teraz tutaj dam kolor po prostu szary dla zróżnicowania. Powiększę i przesunę. No i zobaczcie. I to też usunę. Oczywiście to by można było też przetłumaczyć. I teraz w tym zadaniu może chodzić o to, że tego człowieczka tutaj jasno-szarego dzieciaki mają po prostu pomalować w tych kolorach. Być może będzie każdego koloru po trochę i wówczas będzie taki kolorowy i to jest też całkiem ok. A może będzie jakiś kolor dominował. Więc w związku z tym, jak mam, jak się czujesz, opiszę sobie to jakoś kolory człowiek. I słuchajcie, robię pobierz i mi się to pobiera. Pobiera mi się to gdzieś na pulpit. I słuchajcie, przechodzę. Przechodzę i robimy kolejne plus activities, draw it. I znowu jako background dodaję tutaj, jak się czujesz tym razem. Zaraz znajdziemy. Zobaczcie tutaj. O, pięknie to się załaduje. Też możecie zobaczyć, możecie to przesuwać, powiększać. Proszę, sprawdzam, czy jak powiększę. O, pięknie, widać i tutaj. Wszystko mogę tu przesunąć. Można też dodatkowo na przykład prosić, że mogą też opisać swój stan, jakby chcieli. No i po prostu naciskam save. I to wszystko jest świetne, słuchajcie, na social emotional learning, czyli na kształtowanie tych kompetencji społeczno-emocjonalnych. No i słuchajcie, naciskam save i exit. No i z pewnością będziecie ciekawi, jak to wygląda. Więc ja oczywiście pokażę również z poziomu ucznia. Więc zobaczcie, tak to działa, tak można wykorzystać kanwę, tak można przerabiać już istniejące arkusze, można szukać po angielsku, ale słuchajcie, warto też szukać po polsku, bo jak zauważyliście, coraz więcej jest po prostu tłumaczonych. Warto też tworzyć swoje od początku, ale tak naprawdę warto też korzystać z już utworzonych, bo ja też tak mam potworzone z niemieckiego i z różnych innych elementów. No i zobaczcie, ja już tutaj mam, nie zrobiłam żadnego w sumie slajdu na dzień dobry, więc od razu wchodzą wszystkie draw it. No i teraz jak zobaczę podgląd, no to zobaczcie, jak to będzie pięknie wyglądało. Pokazuję Wam teraz w wersji podglądu. O. I w wersji podglądu mogę Wam pokazać, jak to uczniowie będą robić, tak? Na przykład tutaj. Idziemy do następnego, znajdź różnicę. Chowamy sobie tu. No i tutaj oczywiście zaznaczam. O, ona też ma tutaj włosy. Buzia też. O, godzina też jest inna. I tak dalej możemy się bawić, a potem napisać. Tutaj nic nie ma, całkiem sporo tych różnic tutaj jest. Słuchajcie, można potem o tym w ogóle porozmawiać z uczniami. No i tutaj bierzemy się za kolory. Nie do końca pewnie wszystkie. Tu możemy sobie grubość zaznaczać, jak się czujemy. Ja zobaczcie, ja teraz tak to na szybko robiłam, ale warto też wiedzieć, jakie tutaj są kolory. Zobaczcie, bo ja teraz dałam takie kolory, których uczniowie nie mogą narysować i 100% byłoby tak, że uczniowie by mi mówili, że oni chcą narysować, że są zdenerwowani, a nie ma i że smutni, a też nie ma. Więc to, co mogę podpowiedzieć jeszcze teraz, to żebyście wcześniej sobie zajrzeli, jakie kolory tu mamy, a mamy czerwony, pomarańczowy, ciemny, jasny, niebieski, zielony i różne odcienie brązu. Żółty i czarny, i po prostu je wykorzystać. Więc ja na pewno to u siebie jeszcze zmienię, bo też po prostu tego nie zauważyłam. No i wy oczywiście w czasie rzeczywistym będziecie widzieć to wszystko, co uczniowie robią.
Zachęcam do tego, żeby łączyć. Zapraszam oczywiście do grupy Nirpod Polska na Facebooku. Tam też fajnie dzielimy się różnymi inspiracjami, lekcjami i też doświadczeniami z pracy w Nirpodzie.